przypadku planowania tego typu inwestycji w budynku na pewno należy rozważyć przede wszystkim, jaki rodzaj źródła tradycyjnego mamy do dyspozycji. Bowiem jeżeli jest to źródło zaliczane generalnie do tak zwanych źródeł tanich, tutaj w tym przypadku możemy mówić o cieple sieciowym, ale także i o gazie ziemnym, to wówczas są dużo trudniejsze warunki konkurencji dla źródła odnawialnego. Natomiast jeżeli mamy do dyspozycji jedno ze źródeł droższych, tak jak w przypadku tego obiektu, a więc tym źródłem podstawowym jest olej opałowy, wówczas warunki opłacalności są dużo lepsze. Następnie należy rozważyć, jakie jest faktycznie zapotrzebowanie na energię cieplną. Bowiem jeżeli to zapotrzebowanie zostanie źle ustalone, wówczas instalacja może być przykładowo zbyt duża, to znaczy w przypadku instalacji słonecznych będzie dochodziło do uzyskiwania wysokich temperatur w zbiorniku, ale jest to związane jednocześnie z niską sprawnością przemian w samych kolektorach. Natomiast jeżeli instalacja będzie niedoszacowana, jej rozmiary będą zbyt małe, wówczas całe przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu pokrywało zapotrzebowanie energetyczne procesu cieplnego i też nie będzie ono opłacalne. O opłacalności budowy instalacji słonecznej mówi nie tylko wydajność instalacji, samej instalacji, ale także charakter obiektu wdrażającego tą instalację. No, po pierwsze, zastanawiając się, czy wybierając obiekt do budowy instalacji słonecznej, powinniśmy brać pod uwagę jego charakterystykę cieplną. Chodzi tu przede wszystkim o rozkład zapotrzebowania na ciepłą wodę w ciągu roku. Jest oczywiste, że pożądane byłoby, by wzmożone zapotrzebowanie na ciepłą wodę dotyczyło okresu ciepłego, wtedy, kiedy operacja słoneczna jest dość silna, jesteśmy w stanie przygotować spore ilości ciepłej wody. Po drugie, powinniśmy brać pod uwagę rodzaj subsydiowanego nośnika tradycyjnego. To jest istotne, bowiem ono określa, na ile opłacalne jest wprowadzenie instalacji słonecznej do obiektu. Ważne z informacji, które tutaj prezentujemy, istotne jest to, czy my subsydiujemy energię elektryczną, olej opałowy, gaz ziemny czy ciepło sieciowe. No i też nie bez znaczenia są funkcje, jakie ten obiekt spełnia. No, ten obiekt może spełniać funkcje promocyjne, funkcje edukacyjne, czy edukacyjno-dydaktyczne i oczywiście funkcje badawcze. Oto właśnie taki przykład dobrze dobranego obiektu, którym jest Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej i jego obiekt hotelowy na 50 gości. Ten obiekt jest zasilany energią elektryczną, tylko to jest najdroższa forma energii, co prawda najbardziej uniwersalna, ale także najdroższa i nieekologiczna energia w miejscach jej wytwarzania, w miejscach jej produkcji. I dodatkowym nośnikiem energii w tym obiekcie jest olej opałowy. Zwróćmy uwagę na tabelę, w którym przedstawione są koszty wytwarzania energii cieplnej lokoużytkownik. Po lewej stronie tabeli umieszczono tradycyjne nośniki energetyczne, węgiel kamienny, ciepło sieciowe z rozbiciem na te produkowane w elektrociepłowni, w samej ciepłowni, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną. Na końcu tej tabeli przedstawione są koszty związane z użytkowaniem tego nośnika energii dla celów grzewczych. Oczywiście najniższe koszty posiada węgiel kamienny, ale z oczywistych ekologicznych powodów jest eliminowany w systemach grzewczych. Najdroższą formą energii jest ta najbardziej uniwersalna forma, czyli energia elektryczna. Subsydiowanie słonecznymi instalacjami grzewczymi
nośników najdroższych jest najbardziej opłacalnych. Zatem jeśli mamy tylko i wyłącznie zasilanie energią elektryczną obiektu, należy bezspornie zastanawiać się nad wprowadzaniem instalacji słonecznych. Proszę zwrócić uwagę, że także wzrastające ceny oleju opałowego czynią go coraz mniej opłacalnym. Także i wtedy już warto myśleć o energii odnawialnej. No, gaz płynny jest także bardzo drogi. Dyskusyjny jest tylko gaz ziemny. Jeżeli gaz ziemny w pobliżu obiektu jest rozprowadzany, nadal jeszcze wykorzystanie gazu ziemnego jest konkurencyjne i w takich sytuacjach należałoby pozostać przy instalacjach grzewczych opartych o gaz ziemny. Dla poprawienia niezawodności zasilania energią odnawialną dobrze jest tworzyć systemy hybrydowe zasilania. Więc pierwsza rzecz to jest chyba taka, że hybrydowe systemy zasilania łączące kilka źródeł odnawialnych z pewnością są droższe od tych prostszych rozwiązań biwalentnych wykorzystujących tylko jedną formę energii odnawialnej i to jest oczywiste. Problem drugi, bardziej nieco skomplikowany, to jest kwestia rozsądnej akumulacji pozyskiwanych nadwyżek energii z jednej formy i ich możliwości wykorzystania w okresie niezbędnym. W zasadzie, szczerze mówiąc, trzeba powiedzieć, że dotychczas nie zostały opracowane technologie, które pozwalałyby odzyskiwać energię w dużych ilościach zakumulowaną wcześniej. Oczywiście pomysły tego typu, by energię z promieniowania słonecznego w okresie nadwyżek letnich akumulować w gruncie sprawdzane przez różnych badaczy, nie okazały się wcale tak efektywne, jak przypuszczano wcześniej. Natomiast akumulacja krótkoterminowa jest przedsięwzięciem rozsądnym. Co to znaczy akumulacja krótkoterminowa? To znaczy akumulacja jedno- lub dwudniowa. W okresie ciepłym zdarzają się przecież dni, w których zachmurzenie jest stosunkowo duże i docierająca dobowa dawka promieniowania słonecznego nie przekracza poziomu 1 kWh z metra kwadratowego. Ale statystycznie rzecz mówiąc, takie układy kolejnych dni z dużym zachmurzeniem w okresie letnim zdarzają się stosunkowo rzadko. W związku z tym w dniach poprzedzających to zachmurzenie istnieje możliwość zakumulowania nadwyżek w zbiornikach akumulacyjnych i taką sytuację mamy właśnie w rozwiązaniu zastosowanym w tym tutaj hybrydowym systemie zasilania. W przypadku instalacji słonecznych, tak zwanych wielkoskalowych, istnieją koncepcje budowy dużych zbiorników cieczowych, w których ma być właśnie gromadzona nadwyżka energii z okresu ciepłego, po to, aby można było ją wykorzystać w celach grzewczych w okresie zimowym. Takie badania są jednak w fazie początkowej. Chodzi o to, że sam duży objętościowy zbiornik jest na tyle drogi, że instalacje takie w efekcie produkują energię cieplną, no, która dużo po prostu kosztuje. Znajdujemy się w pomieszczeniu technicznym, w którym możemy zaobserwować, jak wygląda wymiennik gruntowy. Mamy tutaj wprowadzone rurociągi polietylenowe wymiennika, wlot oraz wylot. Widzimy także zbiornik akumulacyjny o pojemności 2000 dm3, który stanowi drugie źródło dla pompy ciepła. Następnie samą sprężarkową pompę ciepła, która dokonuje transformacji energii niskotemperaturowej, przy czym zużywa do tego celu energię napędową elektryczną. Miarą efektywności pracy takiej pompy ciepła jest ilość energii cieplnej, którą produkuje w stosunku do ilości energii potrzebnej do napędu. W tym układzie pompa ciepła osiąga taki współczynnik wydajności na poziomie 2,8 do 3. Natomiast w układach
stosowanych do ogrzewania budynków, zwłaszcza niskotemperaturowego, pompa ciepła może uzyskiwać współczynniki wydajności znacznie wyższe. Kolejno widzimy zbiornik główny ciepłej wody użytkowej, a następnie zbiornik uzupełniający, do którego podłączona jest wężownica sekcji kolektorów próżniowych, a także wężownica z układu cieplnego kotłowni olejowej. Na stanowisku pomiarowym znajduje się display, gdzie możemy oglądać bieżące dane pomiarowe. Przykładowo natężenie promieniowania słonecznego na płaszczyźnie kolektorów próżniowych 958 W na metr kwadratowy. Przykładowo temperatura osiągnięta w zbiorniku głównym ciepłej wody użytkowej 69,5 stopnia, a temperatura w kolektorach słonecznych płaskich przekracza w tej chwili 85 stopni Celsjusza. Dane pozyskiwane na stanowisku pomiarowym opracowywane są najczęściej w odcinkach dobowych. Na przykładowym wykresie zarejestrowanym dnia 5 października 2004 roku kolorem różowym oznaczono przebieg temperatury w dolnej części zbiornika ciepłej wody użytkowej, kolorem czerwonym w górnej części zbiornika wody użytkowej, skąd energia jest pobierana wraz z ciepłą wodą użytkową. Kolorem pomarańczowym oznaczono przebieg napromienienia słonecznego płaszczyzny kolektorów próżniowych, a zielonym kolektorów płaskich. Możemy zauważyć, że w godzinach nocnych nastąpiła oscylacja temperatury w dolnej części zbiornika, co oznacza, że na poziomie 50 stopni Celsjusza temperatura utrzymywana była cykliczną pracą pompy ciepła. Około godziny 10 temperatura w kolektorach słonecznych oznaczona kolorem granatowym umożliwiła podgrzewanie przez instalacje słoneczne wody w zbiorniku głównym i uzupełniającym. Także osiągnęła ona około godziny 15 temperaturę 68 stopni Celsjusza. W tym momencie nastąpiły duże rozbiory ciepłej wody, to też dosyć szybko temperatura w dolnej części zbiornika zmniejszyła się do około 55 stopni Celsjusza, a około godziny 19, kiedy po 4 godzinach intensywnych rozbiorów ciepłej wody możemy obserwować także spadek temperatury w górnej części zbiornika. Na drugim wykresie przedstawiono dalszą obróbkę danych, w tym przypadku w kierunku przedstawienia przepływu strumieni energii w sekcjach kolektorów słonecznych. Kolorem czerwonym oznaczono strumień energii słonecznej padającej na kolektory płaskie. Okazuje się, że tego dnia tylko 23,1% została użytecznie wykorzystana w postaci energii przekazanej do zbiornika ciepłej wody użytkowej z tej sekcji kolektorów płaskich, co jest zaznaczone polem o kolorze fioletowym. Jeśli chodzi o sekcję kolektorów próżniowych, to z energii, która padła na te kolektory oznaczone pole kolorem pomarańczowym, około 32% zostało użytecznie przekazane do zbiornika, co jest zilustrowane polem o kolorze różowym. Trzeci z wykresów ilustruje w sposób globalny przebieg strumieni energii w systemie hybrydowym w badanym dniu. Kolorem czerwonym oznaczono strumienie energii pochodzące z sekcji kolektorów płaskich i kolektorów próżniowych. Kolorem pomarańczowym oznaczono z kolei strumienie energii, które były przekazywane do zbiornika ciepłej wody użytkowej z pompy ciepła. Natomiast kolor niebieski ilustruje przebieg rozbioru ciepłej wody użytkowej i unoszonej energii ze zbiorników magazynujących. W tym dniu przy dużym rozbiorze ciepłej wody wynoszącym ponad 2400 decymetrów sześciennych niemal całość energii zmagazynowanej w zbiornikach została wykorzystana użytecznie. Jednak wtedy, kiedy system jest niedociążony, rozbiór wody jest znacznie mniejszy niż przewidywany, nawet dochodzi do sytuacji takich,
kiedy tylko 40-50% energii zmagazynowanej w zbiornikach zostaje wykorzystanych użytecznie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zbudowała stanowisko badawcze odnawialnych źródeł energii. Punktów pomiarowych jest około 76 i za pomocą układu pomiarowego oraz internetu codziennie te informacje są przekazywane na serwer uczelniany, który tu jest możliwy do odebrania na tym właśnie komputerze. Odbieramy akurat w tej chwili przebieg zmian temperatury w kolektorach próżniowych, kolektorach płaskich, a także podglądamy temperaturę wody w zbiornikach bezpośredniego zużycia przez obsługę obiektu. Widać wyraźnie, że temperatura zbiornika 300-litrowego w niewielkim stopniu spada. Drugiego zbiornika akumulacyjnego o pojemności 1000 litrów w zasadzie jest stała, co wskazuje, że obiekt nie ma w chwili obecnej prawdopodobnie żadnych gości hotelowych, bowiem zużycie wody ciepłej jest w tej chwili minimalne. Jeżeli byśmy chcieli podejrzeć, jak wyglądało promieniowanie słoneczne w dniu wczorajszym, to wprowadźmy informacje dotyczące piranometrów umieszczonych na kolektorach próżniowych i kolektorach płaskich i oto przebiegi odwzorowujące promieniowanie słoneczne w dniu wczorajszym. Kolektory tubowe, próżniowe charakteryzują się większą wydajnością, lepiej przyjmują energię promieniowania słonecznego i to zostało na tym wykresie potwierdzone. Takie prowadzone badania eksploatacyjne będą podstawą przedstawienia właściwej metody projektowania i oceny rozmiarów poszczególnych nośników w formowaniu takiego zintegrowanego systemu pozyskiwania energii odnawialnej. Taki też cel postawiliśmy sobie, prowadząc te badania. Trwają one już 5 lat. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszą pewność co do już przez nas wyciąganych wniosków. 5-letni okres działania tego zaprezentowanego Państwu hybrydowego systemu zasilania energią odnawialną i prowadzone na nim badania eksploatacyjne pozwoliły nam na ustalenie dalszych kierunków badawczych w tym zakresie. Sam system hybrydowy nie jest oryginalny. Nie jest oryginalny w tym sensie, że podobne rozwiązania funkcjonują także w Polsce i w kraju, ale zaletą prowadzonych tu badań eksploatacyjnych jest to, że on jest solidnie, ten system, opomiarowany i prowadzona jest systematyczna analiza monitoringu pracy tego systemu. Po tym okresie działania doszliśmy do wniosku, że istotą dalszych badań w systemach hybrydowych jest opracowanie algorytmu sterowania, który zapewni pozyskiwane nadwyżki energii z jednej formy akumulować i wykorzystywać w innym terminie, a do tego, by możliwe było opracowanie właściwego algorytmu sterowania, niezbędne staje się przeprowadzenie identyfikacji dynamicznej poszczególnych segmentów. Ona da nam odpowiedź o możliwościach zastosowania odpowiedniego systemu sterowania.